takie troszkę rozczarowanie, bo po pierwszym secie wydawało nam się, że pójdzie nam dużo łatwiej. A tym bardziej szkoda tego ostatniego seta, bo miałyśmy naprawdę dużą przewagę i wielka szkoda, że po prostu nie dokończyłyśmy tego seta. Nie byłyśmy konsekwentne i to poskutkowało po prostu tym, że przegrałyśmy cały mecz. No, jak nie potrafimy pociągnąć do końca, to takie będą efekty. No, na pewno znamy już grę, jak będzie prowadziła Najani, bo tak naprawdę miała mało okazji, żeby grać z pierwszym składem, więc myślę, że będziemy się dalej przygotowywać i szukać ich słabych stron. Nie wiem, czy można to nazwać, że znałyśmy recepturę, po prostu zaczęłyśmy grać swoją siatkówkę. W pierwszym secie gdzieś tam nie grałyśmy na 100%, w drugim secie zaczęłyśmy grać na 100%, zaczęłyśmy grać swoją siatkówkę i to było najważniejsze. Wiedziałyśmy, że po zmianie trenera potrafimy z Rzeszowem wygrać, pokazałyśmy to dwa razy u siebie i wystarczy do tego po prostu koncentracja i zupełna po prostu koncentracja i myślę, że w pierwszym secie tego zabrakło i też ta droga trochę nam nie pomogła, ale cieszę się, że w drugim secie odpaliłyśmy i to, że trójka jest po naszej stronie. Myślę, że po prostu zadziałała dla nas jako motywacja chcemy wygrać dla niej, tego mistrza Polski, gramy dla niej i mam nadzieję, że to się uda. Ciężko powiedzieć, na pewno będzie trudny mecz, na pewno developers nie odda nam tego meczu, nie położą się na boisku, nie dadzą nam zdobywać punktów, więc na pewno będzie też walka, ale na pewno łatwiej gra się u siebie. Tego jesteśmy pewni i zobaczymy, co przyniesie następny mecz. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, bo było dużo emocji. Bardzo chciałyśmy, ale też może nie było faktycznie tego widać, bo gdzieś to zmęczenie... Nie wiem, czy to zmęczenie, czy po prostu przeciwnik grał tak, jak grał i nie mogłyśmy gdzieś tam w końcówkach nawiązać walki. Czasami jakieś przestoje powodowały to, że te punkty nam uciekały i nie potrafiłyśmy się jakoś z tego podnieść. Tak, no też będziemy pewnie analizować ten mecz i my, i sztab, i będziemy szukać gdzieś tam powodów. Tak jak mówię, na gorąco bardzo ciężko mi powiedzieć, co było powodem, że stało się to, co się stało, ale no, na pewno nie składamy broni i będziemy dalej walczyć, bo po to jakby cały ten sezon ciężko trenujemy i ciężko pracujemy, żeby się poddać i na pewno tak nie będzie, więc będziemy starały się wywieźć zwycięstwo ze Szczecina.